Jedziemy do mnie na budowę, pokażę wam, że rzeczywiście buduję ten dom, jakim on jest w stanie w tym momencie. Toaleta zawsze musi być 200 zł miesięcznie za to, to jest dochód pasywny prawdziwy. 200 zł za to, że właśnie tutaj stoi i raz w miesiącu jest wybierany. Dobra, więc jak to będzie wyglądało? W tym miejscu tutaj mamy jeszcze miejsce na schody, tu będą schody, które idą na góry na antresolę. W tamtym miejscu mamy kuchnię. Tutaj będzie jadalnia i tutaj będzie salon. Tu będzie cały czas otwarta przestrzeń nad kuchnią oraz właśnie salonem. Tam głębiej mam oczywiście pokoje sypialne. Z resztek na budowie właśnie zbiłem i taki jest domek z flamingami w środku. Oczywiście jeszcze film z budowy będzie. Taki, wiecie, mogę wam powiedzieć, że jest fotowoltaika założona już, tak? Więc czekamy na sieć PGE. Ma to... Czekamy w takim razie na prąd, na uruchomienie, już na wejście ekipy wykończeniowej, faza wykończeniowa. Podobno z nazwy to nie jest tylko faza wykończeniowa z nazwy, tylko też, że to jest naprawdę faza wykończeniowa. Jeden z najcięższych etapów podczas budowy, ale no, jesteśmy już bliżej niż dalej. Dużo osób miało jakieś problemy i ma cały czas problemy, tak jak właśnie sąsiad, nie ma przed okien, nie ma dachówek. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Tutaj kolejny sąsiad do mnie dzwonił i powiedział, że startuje z budową o rok później. Niż chcieli. Chcieli zaczynać w październiku 2021. To się nie udało, więc no taka jest sytuacja trudna na rynku nieruchomości. No i też nie poddawajcie się, jeśli jesteście w trudnej sytuacji właśnie na rynku nieruchomości. Będzie dobrze. Nie poddawajcie się, będzie dobrze. Nie podejmujcie jakichś dziwnych decyzji. I też dbajcie o swoje zdrowie psychiczne, mentalne. Bo to jest bardzo ważne, bo wiem, że ta budowa odciska na was presję. Dużą presję na waszą głowę. Więc chłopy, trzymajcie się. Ja wiem, że to chłopy oglądają najczęściej, bo to wy musicie podjąć to ryzyko, zabezpieczyć finansowanie rodziny, budowy domu i tak dalej. Więc wasze marzenia na pewno się spełnią. A dzisiaj o błędach, porażkach i sukcesach za rok 2021, a potem plany inwestycyjne na plany na 2022. I to, z czego jestem najbardziej zadowolony w roku 2021, to odrzuciłem całkowicie dogmaty, jakieś mity inwestycyjne, całkowicie jakieś naleciałości, schematy, którymi kierują się niektórzy inwestorzy, idole guru inwestycyjni, za którymi też podążałem. I przez to, że byłem też tym prezenterem Veto Media, no to dużo tego chłonąłem. To odrzuciłem całkowicie takich twórców, którzy są niedźwiedziami. Cały czas są niedźwiedziami, pomimo tego, że rynki wzrastają w świecie. Tam jeszcze od momentu lutego i marca 2021 to rynek jeszcze wzrósł mocniej. Czyli rynek krypto to po prostu rynek Bitcoina poleciał do maja. Potem jeszcze altcoiny zrobiły niesamowite wyniki. No i niektórzy właśnie cały czas są niedźwiedziami. Pomimo tego, że rynki poleciały dalej, to oni mówią, że w long termie makroekonomicznie oni są niedźwiedziami, ale zrobili błąd i nie przyznają się do tego. Dużo osób się nie przyznaje do błędu. Ja to robię od razu. Jak widzę, że robię błąd, to od razu mówię, że to jest błąd. Dużo się też nauczyłem. Widzę, że są teraz na przykład, w tym momencie, kiedy to nagrywam, mamy negatywne emocje, negatywny sentyment na rynku kryptowalut, rynku akcyjnym. I dobrze, że ja to teraz widzę, że mamy wysoką ścianę strachu, po której te rynki będą się wspinać. Mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia, żeby dojść do momentu euforycznego, spazmatycznego na tych rynkach. Sprzedałem złoto i srebro, 95% złota i srebra w roku 2020-2021, większość 2020, resztkę sprzedałem w 2021, przerzuciłem to w rynek kryptowalut głównie. Część na budowę domu, ale to mniejszą część, no i głównie to rynek krypto. Jestem z tego zadowolony, ponieważ procenty, które już wykręciłem na rynku kryptowalut ze sprzedaży tego, z kapitału ze sprzedaży złota i srebra już przekroczyły o wiele więcej procent niż kiedykolwiek mógłbym to osiągnąć na złocie i na srebrze. Ja odrzuciłem całkowicie te teksty typu kup to i trzymaj przez 20 lat, kup i zapomnij. Ja nie wierzę w takie rzeczy, to jest też dogmaty są, to są jakieś właśnie hasełka. Odrzuciłem całkowicie to, ponieważ kapitał ma pracować cały czas, a nie właśnie ma leżeć i się kurzyć i być zabezpieczeniem. Odrzuciłem całkowicie to w przypadku wysokiej inflacji, której mamy teraz. Patrzcie, jak się sprawdza te wszystkie naganianie na złoto i na srebro. Mówienie o tym, że właśnie jest zabezpieczeniem przed inflacją złoto i srebro. A tak naprawdę sądzę, że w roku 2022 cały czas złoto i srebro będą w trendzie spadkowym, bo pomimo załamania łańcuchów dostaw, pomimo właśnie wysokiej inflacji 8,6-9,7%, no to te złoto i srebro sobie tak powoli krwawi.
jest w tym mocnym trendzie spadkowym i sądzę, że w roku 2022 nadal tak będzie, ponieważ ludzie będą zrzucać te złoto i srebro na stracie, żeby szukać lepszych procent z zysku kapitału. A kiedy mamy właśnie 7%, no to i srebro i złoto się nie ruszają tak jak powinny według właśnie mówienia o tym, że zabezpieczają nas przed inflacją w długim terminie. Zawsze dodają ludzie długi termin, taką maskę zakładają na płaczące oczy, jak ten w tym memie. Kupuję to na długi termin to kupuję. Więc postanowiłem, że to przerzucam i sądzę, że w 2022 roku złoto i srebro dalej będzie krwawić do takiego momentu, aż po prostu posiadacze złota i srebra odrzucą posiadanie złota i srebra. Wtedy będzie ten sentyment tak skrajnie negatywny, taki odrzucony, taki wiecie, taki znienawidzone będzie złoto i srebro przez to, że oszukaliście nas. Inwestowaliśmy w złoto i srebro, bo miało nas chronić przed inflacją. Była inflacja ogromna w Polsce i co? I dalej złoto i srebro było w takim trendzie bocznym albo lekko spadkowym, takim krwawiącym, takiej bezsie. I tak mi się wydaje, że przez jakiś okres będzie coś takiego, że ludzie po prostu się zniechęcą, że będą negatywnie po prostu reagować na temat złota i srebra na kanałach polskich czy zagranicznych, gdziekolwiek będą, no to będą mówić negatywnie o złocie i srebrze, że ich nie ochroniło przed inflacją i wtedy będzie właśnie dobry moment na powrót na rynek złota i srebra. I to, co jest niedoceniane na rynku, to to, że wzrasta ilość inwestorów, widzów takich kanałów inwestycyjnych, widzów tematów biznesowych. Liczba użytkowników na eToro wzrosła do ponad 20 milionów i aktywnych jest 2 miliony użytkowników grających, inwestujących. Na Binance prawie liczba się podwoiła w samym roku 2000 i 2021, więc napływa coraz więcej ludzi, którzy chcą inwestować, coś robić ze swoimi pieniędzmi. Ja sądzę, że dojdziemy do takiego momentu, w którym wszyscy już wyłożą swoje pieniądze z kont bankowych, z lokat, z obligacji, ze złota i srebra i będą pakowali w to w ryzykowne aktywa typu akcje czy kryptowaluty. Dojdziemy do takiego właśnie momentu absurdalnego, w którym będą te wyceny kosmiczne, że nie do pomyślenia, aż nam oczy wyjdą z orbit, bo tak właśnie wszystko będzie leciało do kosmosu i wtedy właśnie sądzę, że będzie przesilenie sentymentu i wycen na rynku akcji i krypto i będzie odwrócenie się w drugą stronę, czyli wtedy będzie bardzo łatwo i dobrze brać obligacje skarbowe, amerykańskie, długoterminowe, oraz złoto, srebro i gotówka będzie. Więc ja w roku 2022 roku będę jak najwięcej łapał Pokemonów. Ja tak na to mówię, czyli kupowanie jak największej ilości akcji oraz kryptowalut. Najbardziej, jeśli chodzi o pozycje największe na kryptowalutach, to jest pozycja XRP oraz Casper Network. Mam też jakieś inne shitcoiny, jakieś inne altcoiny, ISO 222, więc To są moje pozycje obecnie. Jakieś tam projekty NFT-kowe, jakieś tam NFT-ki mam, ale to nie są duże pozycje, tak jak u Krzysztofa Pertka Bored Ape. Mam dwa projekty NFT, w których będę tutaj brał udział, czyli Outlaws Dogs oraz Apok, Apocalypse NFT. To następne takie NFT-ki, które są, będą już funkcjonalne ze smart kontraktami, więc tego typu rzeczy. No i też planuję bardziej się zaangażować w budowę własnej gry na sieci Casper Network, więc takie mam pomysły na rok 2022, jeśli chodzi o kryptowaluty, czyli zacząć budować. Na rynku akcji kupować jak najwięcej najlepszych i najbardziej płynnych spółek, takich właśnie jak Fangi, jak Netflixy i nie bać się, nie być gównohodlerem jakichś gównianych spółeczek małych, które się nie rozwijają, które nie mają zwiększenia przychodu, zasięgów, użytkowników, klientów, gdzie taki jest marazm, po prostu mały ryneczek. Ja właśnie teraz rozumiem to, że my jako Polacy niestety, ale też kapitałowo i możliwościowo byliśmy ograniczani. Typu my nie możemy jako Polacy kupić sobie jednej akcji Amazona ponad 3000 dolarów, bo to jest droga spółka, nie? 3000 dolarów. I kupienie jednej akcji spółki Amazon jest dla przeciętnego Polaka poza zasięgiem. No, więc ja korzystam z eToro właśnie, żeby też kupić sobie tą cząstkę Amazona, żeby mieć ekspozycję na takiego giganta, na fantastyczną, globalną spółkę, która się rozwija, ma mnóstwo różnych źródeł przychodu, wchodzi na nowe rynki, się rozwija mega. Już staje się takim quasi-państwem już powoli. Dochodzimy do takiego cyberpunkowego scenariusza, żeby nie hodlować właśnie jakichś takich małych główionek, które potem tracą w bezsie dużo procent, więc
Tak to widzę, że w momencie właśnie takiego spazmatycznego, euforycznego wzrostu na rynku akcji, to nie będą miały w ogóle znaczenia wyceny, cena do zysku, cena do wartości księgowej, absolutnie, nic to nie ma znaczenia. No i też trochę odświeżam format, bo ten format, który teraz Wam szykuję, będzie już taki bardziej YouTube'owy, a nie prezentacyjny, nie w formie show regularnego, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania kolejnych materiałów i komentowania, jakie są Wasze plany na 2022 inwestycyjnie. Dawajcie mi koniecznie znać w komentarzu, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć!